Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgiert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego biura Antykorupcyjnego, a my dziś Państwu powiemy, że prokuratura idzie po Mateusza Morawieckiego. Dzisiejszy Onet ujawnia nowe fakty w sprawie afery z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, dawną Agencją Rezerw Materiałowych. Przypomnijmy, z Polski uciekło dwóch ludzi, Michał Kuczmierowski, twórca Marki Retisbet i Paweł, Chopa, e, czyli Michał Kuczmirowski, prezes e, Agencji Rezystrategicznych i twórca marki Bet, Paweł Chopa, człowiek, który e, na którego aresztowanie na razie nie zgodził się sąd. Jego adwokaci wystąpili o e, list żelazny, twierdzą, że nie ma mowy o ucieczce, że on wyjechał na dawno zaplanowane wakacje. Natomiast Tajne służby twierdzą coś innego. Rzeczpospolita piórem dwóch dziennikarek, które mają, są takim, nazwijmy to, pudłem rezonansowym prokuratorów od Ziobry. Jak wiecie Państwo, jest jeden człowiek, który życzy Mateuszowi Morawieckiemu jak najszybszego spotkania z Prawem i Sprawiedliwością z małej litery. Ten człowiek to się nazywa Zbigniew Ziobro. I no to Pani właśnie opisały, że polskie służby mają dowody na to, a że Panowie wcale nie pojechali na urlopy, tylko po prostu uciekli. To dość dziwne w ogóle, że w wypadku Pana Kuczmierowskiego się zgodzono na list gończy i areszt, a w wypadku Pana Szopy nie, natomiast to będzie dogrywka w przyszłym tygodniu. Prokuratura ma mocne dowody, bo oprócz faktur mają, jakby to powiedzieć, brakującą nitkę, czyli skruszoną członkini grupy przestępczej, panią Justynę G., która po miesiącu aresztu tymczasowego złożyła obszerne wyjaśnienie i wyszła. To jest, wyszła pod decyzją prokuratury, a nie sądu, czyli krótko mówiąc, poszła na współpracę i opowiedziała, jaki był mechanizm wyłudzenia pieniędzy. Z grubsza myśmy ten mechanizm, szanowni państwo, znali, tylko czym innym jest znać mechanizm, a czym innym jest mieć człowieka, który z wewnątrz potwierdzi i powie, tak to właśnie wyglądało. Mechanizm był taki, że stosowano przepisy wykluczające przetarg, to co państwu mówiliśmy. Gdyby oni powiedzieli, że potrzebujemy tych agregatów prądotwórczych, takich, takich a takich parametrów i poprosimy je w takim a takim miejscu, i jak, jakie ceny nam możecie zaproponować, to szanowni państwo, nie wydaliby pewnie 70 milionów złotych na to. Dlatego, że pan Szapan agregaty za 65 milionów złotych, uwaga, narzucił 282 miliony złotych marży i sprzedał je. I on publicznie przyznał, że po publikacjach onetu. Że zarobił na tym interesie 85 milionów złotych, że nie 282, bo tam są jeszcze jakieś tam kwestie gwarancyjne i tak dalej, serwisowe. Naszym zdaniem jest to bzdura. Zarobek to jest 282 miliony złotych. Być może po odpaleniu działki innym uczestnikom procederu zostało 85 milionów. Natomiast sam fakt takiego narzutu jest po prostu kosmiczny. Nikt, kto pracuje w normalnym biznesie, ja co prawda nie handlowałem, Szanowni Państwo, nigdy agregatami prądotwórczymi, natomiast w biznesie zarówno ja i Tomek pomagaliśmy, dawaliśmy kontakty do różnych rzeczy i nie ma takich marży. Tego typu marże po prostu nie istnieją. Mało tego, to jest po prostu marża, gdyby nabywający. Powiem Państwu tak. Miałem kiedyś taką sytuację, w której człowiek płacił za druk, to były lata. Po XXI wieku, który, który, w którym po wejściu Polski do Unii Europejskiej, było trudno wycenić druk, dlatego, że było relatywnie jeszcze wtedy mało drukarni i było to dosyć hermetyczne środowisko. I człowiek poprosił mnie o poprawę jakości druku, więc ja mu dałem ceny 30% mniejsze niż miał. A i tak miałem zapas po prostu kosmiczny w tym, czyli jeszcze oprócz tego, na tym pośrednictwie zarabialiśmy kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Kiedy on w końcu zrozumiał, jakie są ceny, to miał żal o to, że myśmy taką, jakby powiedzieć, pomimo tego, że dostał drastyczne zmniejszenie co do poprzednich ceny, i tak uważał, że. Byliśmy, jakby to powiedzieć, niewspółmiernie wzbogaceni na jego, jego zleceniu, pomimo że on szukał i to była taka sytuacja. No, powiem Państwu, tak, no nie ma możliwości, to są już nie te czasy. Jest rynek konkurencji doskonały, po prostu sieć pozwala znaleźć nabywców. Wystarczy po prostu włożyć takie ogłoszenie z agencji, rządowej agencji rezerw strategicznych do internetu i nie musicie nic robić. Po prostu wszystko samo przyjdzie. Po jednym dniu dostaniecie tyle ofert, że... Tak, będzie... bo, bo ludzie tego... I ta, ta marża ta się sama zabije. Ja, wiecie Państwo, kiedy w 2009 roku Zarządzałem jednostką też państwową budżetową, tam był budżet około 270-280 milionów złotych, to była telewizyjna agencja informacyjna i pierwsze co zobaczyłem to popowiedziałem te zlecenia zewnętrzne i na przykład naczyszczenie przewodów od klimatyzacji w budynku na Jasnej. No i pierwsze co mi się rzuciło w oczy to po prostu to, że były dwie oferty. No więc ja się grzecznie pytam pana dyrektora, w jaki sposób poinformował o tym, że Telewizyjna Agencja Informacyjna szuka dostawców tej usługi. No to on powiedział, że umieścił ogłoszenie. Ja mówię, tak, sprawdziłem. Umieścił pan ogłoszenie w wewnętrznym intranecie telewizji, a nie można było tak, mówię, na zewnętrzny? Ja mówię, gdzie pan chciał tych szukać, tych przedsiębiorców wewnątrz telewizji? Ja mówię to, co mówię. Nie może pan wziąć, nie mógł pan wziąć po prostu książki telefonicznej, bo to jeszcze wtedy, to był 2009, to jeszcze książka telefoniczna funkcjonowała. Nie mógł pan wziąć książkę i przejechać się po wszystkich i zadzwonić, że ma pan tego i prosić o ofertę. No co, koleś patrzy mi bezczelnie w twarz i mówi, że. To jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych. Więc ja mówię, że to ja sobie zamówię kawę, a pan, panie kierowniku, dostanie teraz ustawę od. Pa, pa, pani Małgosia, panu wydrukuje ustawę o zamówieniach publicznych i pan mi pokaże, w którym paragrafie pan nie może zadzwonić do potencjalnych oferentów i poinformować ich o tym, że jest przetarg. Oczywiście to jest tego, tak, powiem państwu, byłem naprawdę wkurzony, że nie mogłem nawet faceta wyrzucić, bo to były jego ostatnie dwa tygodnie przed emeryturą. I, i, i jakbym wdrożył procedurę zwolnienia go dyscyplinarnego ze związkami zawodowymi, to ak akurat jakbym, jakbym kończył e, zabawę, to, to już byłby na emeryturze. by ci powiedział po prostu. Że te tak, te... A czy nie, no wyjątkowo, wyjątkowo bezcenny ten, ja miałem świadomość, że on po prostu wziął łapówkę z tego zlecenia, natomiast, yy, bo, bo właśnie po prostu przewalili miejsce, tam wyliczyliśmy między 80 a 100 tysięcy złotych, zawyżyli cenę usługi. Tak, I tak to zostało zrobione tutaj, no tylko tutaj pewnie mogę kupić te. To już jest 300 hipoteza. Pewnie między 70 a 80 milionów złotych. Może mniej, bo być może, być może bo te 65 to jest przepłacone, bo być, bo być może jak się ktoś orientuje w Chinach, to może to kupić jeszcze taniej. To jest... Sienku, dokładnie też, znam te procedury, jak wiesz, sam przystępowałem do wielu przetargów, a później przez kilkanaście lat byłem doradcą. Przyjacielem, ekspertem, moim zdaniem, jednego z najbogatszych ludzi w Polsce. I ta firma tym się różniła, że ta firma miała pieniądze, bo do niej codziennie przychodziły pieniądze. To była firma zajmująca się między innymi hazardem i inwestowała w różne rzeczy. Szanowni Państwo, były tam rozpisane procedury dotyczące właśnie zakupów różnych rzeczy. Różnych. Tak samo również inwestowanie w różne branże. Przychodzili tacy przysłowiowi, przysłowiowi różni ludzie, którzy chcieli sprzedawać góry lodowe. To, 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 to jest ten, ten taki jak przysłowie. Trzeba, ale słuchać trzeba było większość, bo niektóre były niezwykle intratne i ciekawe. To były ciekawe propozycje. No, nie wszyscy wiedzą, że jednym z prekursorów fotowoltaiki w Polsce był właśnie Sławek. Był, był ten mój przyjaciel. On to pierwszy zaczął wprowadzać w Polsce. Jeszcze in, inne rzeczy. Szanowni Państwo, procedury, które nie można, nie było szansy, żeby ktoś po prostu sobie przyprowadził kogoś i ten ktoś powiedział, że należy to kupić. Procedury dotyczące tego, czy to jest na pewno najbardziej korzystna oferta, były. To są bardzo proste rzeczy. Musi być najpierw ogłoszenie. Najpierw trzeba przejrzeć i pokazać firmy na rynku, które są najlepsze, które, które ewentualnie jeszcze mają najlepsze oferty, które dadzą do tego serwis, gwarancję. To jest naturalne. Najpierw przygotowują to ludzie, a później zgłaszają. Później jest, jest ogłoszenie i później zgłaszają się. Robiliśmy również, przesunęliśmy do, do sieci hoteli. To też było robione na wykonywanie różnych rzeczy. Handlowaliśmy paliwem, amunicją, różnymi rzeczami. Sławek był właścicielem części portu w Elblągu. Kupił to, co teraz się rozwija. O to tyle Państwu opowiem. Także, Szanowni Państwo, nie ma możliwości, żeby ktoś wytłumaczył teraz, że tak wielki podmiot państwowy jak Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nie potrafiła i nie ma takiego działu, nie ma takich ludzi, którzy najpierw wy, wybiorą te firmy sami z, i wrócą zapytania ofertowe, wyślą zapytania ofertowe, a później jeszcze, żeby dopełnić tych procedur i żeby to było wszystko transparentne, wezmą. Yy, yy, Rozpiszą przetarg. Te wszystkie historie dotyczące tajności, Szanowni Państwo, akurat w przypadku agregatów prądotwórczych, no nie ma uzasadnienia tego, żeby, żeby to, to. Było jasne, że wszyscy zbierali agregaty prądotwórcze na Ukrainę. To było jasne, to, to było naturalne, bo to była pomoc między innymi ludności cywilnej, nie tylko armii. W tej chwili dzieje się tak, że. Rosjanie na przykład hamują całe pociągi, w których zobaczą, że jest w specyfikacji nazwa dron, żeby były nawet drony dziecinne, prawda? Bo Ukraińcy mają taki, taki pomysł i chwała Wam za to, że przerabiają niezwykle tanie drony, które no, robią im spustoszenie. Bardzo mądrze to robią, zostawmy już to, nie rozmawiajmy o tym. I Rosjanie przez to cierpią bo tam są mądrzy ludzie i potrafią załapkowy dron, który robi krzywdy na milion dolarów. Rosjanie, Rosjanie ta, tak działają. Także nie w przypadku agregatów prądotwórczych, bo agregat prądotwórczy no nie, 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 nie będzie strzelał, nie będzie, nie będzie funkcjonował tylko i wyłącznie dla potrzeb zbrojeniowych. I to ktoś opowiada, tego typu pierdoły, przepraszam za wrażenie, wszystko utajnia. Jest to tylko po to, żeby zrobić sobie, no nie wiem, tak zwany glejt do tego, żeby nikt w to nie patrzył. To wszystko to. A te opowieści pana Morawieckiego, pana premiera, no niestety, niestety był, pana, pana premiera Morawieckiego, dotyczące, że pan Kuśmierowski był, jest bohaterem narodowym, że bez niego to Wojska Rosyjskie były już pod Warszawą. No Słuchajcie Państwo, no, no są granice absurdu. Naprawdę. Czy pan Sopa? Nie wiem. No. Nie, nie pan Sopa, uważam pan Szopa. Nie ma. Nie, yy. Są granice absurdu. Są to ewidentne bzdury. Tu nie zostały zastosowane podstawowe procedury, które powinny być zastosowane. Nawet jeżeli ten przetarg miałby być jakiś poufny, to jest są firmy, do których można wysłać i podpisać z nimi dokumenty dotyczące poufności. Te firmy, jeżeli, jeżeli tak funkcjonują, takie dokumenty się podpisuje. Podpisuje tak zwanego NDA, o nieomijaniu już później, jeżeli się wysyła, podpisuje się dokumenty o poufności. Jest naturalne. I spodziewam się, że w przeciągu tygodnia, jeżeli te działy są sprawne, oferta byłaby wybrana. Z różnych ofert i oferta, na której nikt by nie musiał zarabiać 80 milionów złotych. A najbardziej ohydne jest to, że te yy, agregacje ponadwórcze de facto nie oddaliły później na Ukrainę. One później zobaczycie, że one nie, nie poszły później na Ukrainę. W tej sytuacji tutaj to, co opisuje ONET, gratuluję panu redaktorowi Karłchowiczowi. Yy. Jest mowa o tym, że pan Kuźmirowski wyjechał z północnego Cypru. No, słyszałem rzeczywiście, że tak, tak się stało. Natomiast, jeżeli chodzi o pana Szopę i jego przebywanie w Marbei, to też chyba są informacje takie rzetelne. Orwella jest położona, położona niedaleko Gibraltaru, niedaleko miejsca, z którego no, no nie ucieknie na pewno na, na ten brytyjską czy giliartaru, ale stamtąd jest bardziej jako do Afryki. Tam rzeczywiście jest cały przemysł te, tych, tego przemytu ludzi, przemytu narkotyków, przemytu różnych rzeczy do Afryki. No, spojrzycie Państwo na, na mapę, będziecie wiedzieli, jak to wygląda. Jest to jasne, że to jest takie miejsce, gdzie panowie czekają, żeby ewentualnie być w jakimś kraju, gdzie nie ma ekstradycji. Natomiast ja ich, jeżeli słuchają nas, ich bardzo ostrzegam, bo nie macie dostępu do wszystkich pieniędzy. O tym służby wiedzą. Na szczęście służby hiszpańskie są od dawna świetne. Nie naprawdę porozumiewają się z polskimi służbami. Zwróćcie Państwo uwagę, już od czasu słapania e, pana Słowika, o tak to określe i tych, tych wszystkich części tych bosów i, i co jakiś czas łapania tych bosów, e, pokazania tych rosyjskich morderców w Hiszpanii, którzy e, zamordowali pilota pilota rosyjskiego, który uciekł do Ukrainę. E, naprawdę Hiszpanie Hiszpanie potrafią sobie tam na swoim podwórku wszystkiego przypilnować. Także ja rozumiem, że pan Szopa teraz występuje o list żelazny, natomiast pan Szopa najpierw powinien pójść i zeznać, złożyć już zeznania, zanim zostanie ten list, złożyć zeznania czyli z placówek albo hiszpańskich, albo, yy, albo yy, naszych, bo Hiszpanie mogą mu za chwilę pokazać, że nigdzie nie wyjedzie, nigdzie się nie ruszy. Będzie miał kłopot, żeby uciec. Yy, I tak ta sytuacja wygląda. Także te wszystkie yy, Fikołki, pana Macena Lewandowskiego i innych dotyczące tych listów żelaznych, są. No ja rozumiem, bo panowie mogą przyjechać do Polski i mogą powiedzieć, no tak. Ale ja przecież nie powiedziałem, co ja powiem. Ja i powiem y, taką ukrojoną wersję, i powiem tak, że ta wersja nikogo nie będzie bolała. Jemu nie będzie można nic zrobić przez co najmniej 10 lat będzie miał gwarancję nietykalności. Na to spodziewam się, że prokuraturę nie pójdzie i nasze służby nie pójdą, bo znają te, te triki tak, jak to działa. I to są no, takie pan Stan no robi co może. Natomiast już przy tym, gdzie są te źródła osobowe, spodziewam się, że nie skończy się na pani dyrektor. No, to jest niezwykle ważne za szczęście. Pani dyrektor zna ludzi, zna powiązania, zna firmy, które kupowały również inne rzeczy, bo to jest wyszło i góry lodowej. Pamiętajcie Państwo, że później Rządowa Agencja Rew Strategicznych, to o czym trąbiliśmy, ja nie chcę sobie tutaj przypinać z Jankiem jakichś... To byłeś do... pierwszy, który, który mówił no... nieprawidłowo. Tam jest największy i, i, i cieszę się, że, że nawet to e, CBA tamto wstrzymało po tych wszystkich naszych Zawiadomieniach sprawy. Wszyło no, po to, żeby, żeby siedzieć na tym, jak widzicie Państwo, bo, bo dopiero później to zostało uruchomione, jak już się zmieniła władza. A do marca jeszcze e, był pan Kuśmierowski. I szanowni Państwo, tutaj, e, jeżeli chodzi o to, jak to jest groźne, to sam pokazał Morawiecki. Zobaczcie Państwo, co zrobił Morawiecki. Morawiecki wyszedł, i moim zdaniem, już tak bardzo zdenerwowany, powiedział: Obejrzyjcie to jego wystąpienie, że on teraz wie, że jest zatrzymana kobieta, która jest w areszcie wydobywczym. Mówił o tej pani. I że ta pani, powiedział jej o jej prywatnych sprawach, to też do niej dotarło, to było niżej pasa, że ta pani walczy o dziecko ze swoim byłym mężem czy partnerem. On to powiedział. Później powiedział dalej, że on wie, co. Znaczy ten areszt wydobywczy, i kobieta, która walczy o dziecko, jest w stanie zrobić wszystko. I być może powie, szanowni państwo, to co zrobił premier, były, i ten przekaz, który trafił do tej kobiety, jest niedopuszczalny. To jest matactwo we własnej sprawie. Pomyślcie sobie państwo, jak tu można zrozumieć te słowa odnośnie dziecka, odnośnie sprawy, która dla niej jest najważniejsza w życiu, ze słów premiera polskiego państwa. Jest to jednoznaczna, zawolowana groźba. I Morawiecki, mów sobie co chcesz, bo, bo to jest zawolowana groźba. Słuchaj, na tym ci zależy. Ten chłop, który ci nie chce dać dzieciaka, jest, my możemy rozmawiać. On ci może przeszkadzać, nie przeszkadzać. My możemy wpływać na to, żebyś nie miała kontaktu z tym dzieckiem albo. My wiemy o Twoim dziecku. Sprawy rozgrywają się o miliardy złotych. Niedopuszczalna wypowiedź premiera w sytuacji, kiedy to sam. Czy w ogóle nie dopuszczal. Będzie objęty Okolwiek. tym śledztwem. Jest objęty. Morawiecki Morawiecki tutaj z, yy, to jest element matactwa. Nie wolno takich rzeczy robić. Nie wolno zadzwonić, na przykład on to, tak, tak, tak zrobił, bo, bo de facto do niej to doszło. Nie wolno zadzwonić do jakiegoś świadka w sprawie, której się jest i mówisz, a jak zdrowie u Ciebie? Ja się interesuję, czy u Ciebie wszystko w porządku? Przecież de facto nic się nie robi. Nie wolno. Bo słuchaj właśnie, moi koledzy widzieli Cię, czy tam, czy, czy moja, moja jakaś tam znajoma widziała ci gdzieś tam. Szanowni Państwo, no przecież to każda prokuratura za coś takiego, to po prostu ma prawo człowieka, człowieka yy, który jest w danym śledztwie oskarżyć o matarstwo. To zrobił premier naszego kraju. W swojej sprawie do głównego, bardzo możliwe, świadka koronnego, świadka oskarżenia, dał przekaz o jej dziecku. Na no to zwróć uwagę. Natomiast tamci, tamci będą nasi, tamci będą nasi, tamci już się za bardzo nie schowają. Ja rozumiem, że chłopaki dogadują się z Hiszpanami. A gdzie pan Kućmierowski to teraz nie powiem, bo mam yy... jedno źródłowe jedno, informacje. Tak. Dwie źródłowe informacje. Yy... Spodziewam się, że ich służby też mają, skoro ja mam, tej służby mają, także to jest naturalne. Yy... Oni długo nie zostaną. Ci ludzie nie umieją się ukrywać, ci ludzie nie mogą się ukrywać, i pamiętajcie, i to jest pewne. Nie mają dostępu do wszystkich pieniędzy. Swoich, a pieniądze. O ich, no umówmy się do no tych. No Janku, te, które, do których mieli dostęp, nie mają. Naszych, no. Nie mają dostępu. To jest, jeszcze to raz jest. E, pamiętajmy, tam władza e, zabezpieczyła w grudniu, jeszcze przed zmianą e, tak naprawdę w sprawy w prokuraturze, 114 milionów złotych. To też pamiętajcie, że kiedy dziś Mateusz Morawiecki mówi o politycznej sprawie, to bredzi, bo ona była polityczna w takim sensie, że służby i prokuratura pod kontrolą Ziobry i służby pod kontrolą Morawieckiego nie reagowały. Natomiast sama, same dowody w tej sprawie i same działania. To były służby w czasie, kiedy nadzorował je Morawiecki. E, w grudniu po prostu Ziobro wykonał taki, re, tak, taki gest: jedziemy. Panowie. E, Ziobro po prostu trzymał tą prokuraturę. E, Położył klatkę, puścił psy w klatkę. Tak, czy znaczy on jest, to była. Cało to wszystko, co tam się dzieje, to, są, to jest zbieranie haków. To co tak. mówił Janku, to co mówił obajtek z Nisztorem, to, to co uzgadniali, będziemy tak. trzymali na smyczy. Na takiej samej tak. smyczy trzymał Ziobro Morawieckiego. To jest to tak. samo. Tam jest tak. to były, to były, to były haki. Pamiętajcie państwo, że to jest jedna ze spraw. Tak. To jest jedna ze spraw wyjątkowego bezczelnego złodziejstwa. Tak. Ja podziwiam tych adwokatów, którzy mówią o przedsiębiorcy, który jest Bogu ducha winny, któremu tak, bohaterzy, na... który zatrzymał Ale nie, ja, czy ja to rozumiem? Biznesu. Ale ja to rozumiem, ja to rozumiem, że ej, wiecie państwo, ja tylko ja zawsze patrzę na pewien e, to jest tak, że są takie gry młodzieżowe, w których e, po prostu musisz, niezależnie od tego, jakie masz e, karty, po prostu wychodzisz i gadasz swoją rolę. Bohaterskie to... chłopaki z Pruszkowa chronili przedsiębiorców na Starówce, Janku. Chronili no, czy... przed innymi gangsterami. Ale to jest, szanowni państwo, miałem kiedyś kolegę, który zabłądził w rejony, przy których Praga lat 90. wydawała się być bezpiecznym miejscem, bo to młodzież tego może nie pamiętać, ale Praga Północ, Warszawska, która dziś jest taką wizytówką stolicy, pięknymi, odremontowanymi, to też e, zasługa pana pułkownika e, Antoniego Żurowskiego, że w ogóle był. Prawdziwy bohater powstania tak, warszawskiego Uratował tak, Warszawę. Tak, Warszawę. połowę Warszawy. Bo, 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 poddał, bo poddał powstanie po prostu na drugim brzegu. Zawinął po czterech dniach, uznał, że to jest bez sensu, po prostu. Rozkaz, rozkaz dali, sprawdziliśmy, rozkaz jest niewykonalny, dalej to już tylko śmierć, ale nieważne. W każdym razie pojechał gdzieś tak na, na e, w głąb, e, to teraz pewnie już nawet może być i Warszawa, albo pod Warszawę i pamiętam, że facet, który mu zarąbał portfel i zegarek, jeszcze go odprowadził na autobus, żeby tutaj nic mu się już nie stało po drodze. E, bo, bo, to, bo, to, bo, to, bo to straszna, straszna, straszna bandyterka. Tak mu się żal zrobiło u chłopaka, którego okradł, że chciał się już upewnić, że już nikt mu więcej krzywdy nie zrobi w tym rejonie. Natomiast, wracając tutaj, oni po prostu bezczelnie kradli. Pomysł, że omijasz ustawę o zamówieniach publicznych. My, państwo, mówiliśmy, że to samo zostało zrobione w sprawie respiratorów. To znaczy. Były, była możliwość, gdyby powieśli zlecenie na zakup respiratorów. No. Potrzebujemy tylu a tylu respiratorów. Te respiratory przyszłyby do nich same. Były tak. w Polsce dostępne. W Polsce a, dostępne. Tak, nasz kolega, nasz kolega miał po prostu tego się. Pukał do tego Ministerstwa Zdrowia. Szanowni Państwo, nie dlatego, że tam uważał, że dostanie najlepszą cenę. Bardzo, tylko bardzo raczej, człowiek, naprawdę. Tak, chciał po prostu, chciał uważał, że. Że jak ma sprzedać, to może sprzedać nawet taniej, ale w Polsce sprzedać, gdzie są potrzebne. I się okazało, że nie ma e, zbytu w Polsce. Nie ma e, dla niego. E, jakby to powiedzieć, oferty z Ministerstwa Zdrowia. Najpierw mu kazali wysyłać jakieś maile, potem kazali mu tego, a potem po prostu nikt się do niego nie odezwał. Prawda była taka, że w momencie, w którym to ruszała ta cała pandemia, oni zaczęli dochodzić do wniosku, że to jest. Business? The... Tak, że to jest biznes, który pozwoli im po prostu. Na, na to, byś... rynek, Janek, bo oni zależnili niektórych niektó nie przedsiębiorstwa, niektóre A, to już, a, mogą... a to, już to już rozszerzasz, to już rozszerzasz, ale ja mówię teraz o zakupach chodziło o to, bo, bo to, bo to, 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 to teraz powiedział o drugiej części tego biznesu. Natomiast ja mówię teraz tylko i wyłącznie o zakupach, zakupach, które e, zakupach, które były dokonywane po prostu z pominięciem e, przetargów. Które których sensem było to, żeby po prostu ukraść kasę, czyli wykorzystujemy fakt, iż ogłaszamy, że jest pandemia, że wszystko można tego, po czym kupujemy jak leci. Najtańsze, maseczki. Najtańsze, najtańsze, bezużyteczne, bez certyfikatów maseczki, które ściągamy do Polski i sprzedajemy z gigantycznym kilku, kilkunastokrotnym przebiciem. I w ten sposób ten, ten instruktor, który był kumplem e, Łukasza Szumowskiego, którego, którego rodzina założyła spółkę, która w dniu transakcji, e, i potem kazano mu oddać te pieniądze, jak sprawa wyszła na jaw, on tych pieniędzy nie chciał oddawać, to była tylko Wisienka na torcie. To znaczy oni tak się śmieją. Koleżyński świadczy. gest do, do kolegi. Tak, dajcie mu zarobić. Tak, Daj Dajcie mu piątka, do że Tak, dajcie mu. Tak. Daj tak. Ja myślę, ja myślę że nawet, że ci, którzy go tam porekomendowali, to nawet działki od niego nie chcieli. Nie, chyba nie. To raczej znaczy koleżyński gest taki. A, tak. Dajcie nie, mu. Tak. Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę chłopie jeszcze zarobić. Dobry chłopak. Niech wie o tym, że rządy PiSu są po prostu dobre dla każdego. E, I tego typu rzeczy, szanowni państwo, my jeszcze raz informujemy, trzeba zbadać e, sprawę e, przejęcia produkcji i sprzedaży e, przez Orlen płynu do dezynfekcji rąk. E, PiS e, premier, po prostu to, co zrobił premier Morawiecki, w sytuacji, kiedy cała Polska potrzebowała środków ochrony czystości, wprowadził zakaz importu e, z Chin tego rodzaju środków, cytuję, w trosce o to, aby Polacy nie przepłacali. Następnie wywołali blokadę, w którą weszła produkcja Orlenu i teraz pytanie jest takie, do kogo i po jakich cenach Orlen sprzedał wtedy w 2020 roku pierwsze partie tego środka? I to jest biznes, który oni sobie powymyślali. Biznes, który, szanowni Państwo, polegał po prostu na tworzeniu. Normalny człowiek, jak zarabia, to wiecie Państwo, trzeba coś wyprodukować, trzeba coś napisać, trzeba coś e, zrobić. Wymyśleć coś po prostu. Tak, Nowatorski pomysł. A oni po prostu obmyślali w jaki sposób wykorzystując władzę, sprywatyzować Państwo pieniądze, albo stworzyć sobie monopol na. Określone po prostu towary. Tak, tak. jak chcieli, z amunicją, o czym Państwo powiem. Tak, to o tym, o, o tym już opowiedzieliśmy i wrócimy. No. Nie, szanowni. E, e, szanowni Państwo, jeszcze raz. Morawiecki mataczył i to jest ewidentne, niech e, prokuratura tam jest dużo fachowców, którzy w bardzo prosty sposób znajdą w tym elementy matactwa, bo w takich sprawach nieraz reagowali. Morawiecki mataczył w swojej sprawie, używając do tego środków masowego przekazu przesyłając de facto ostrzeżenie kobiecie, która no, może odegrać kluczową rolę w tym śledztwie, używając jej, jej, jej dziecka. Po prostu Morawiecki mataczył. Niezwykle ważna sprawa. W tym kierunku to śledztwo również powinno iść. No właśnie, szanowni państwo, na koniec e, historia na weekend w dobrych kioskach, dobrych empikach. Szanowni państwo, historia bez cenzury. E, to są dwa z trzech magazynów. Historii na weekend. Jak złupiliśmy wikingów e, o tym, e, jak. E, i w jaki sposób, ile razy w XX wieku Rosjanie sięgali po broń atomową, trochę tego było wbrew pozorom. Czasem skutecznie, czasem nieskutecznie. Mistrzowie szantaży z, z Islandii, bardzo ciekawy tekst. Miniaturowe państwo rzuciło na kolana mocarstwo. W jaki sposób? Znikający kanał sueski. Kulisy pracy, szanowni państwo, brytyjskiego iluzjonisty dla Armii I uwaga, bardzo ciekawa historia ptacznika z Alcatraz. Jak skazany na śmierć kryminalista, został światowej sławy ornitologiem. Hmm. Ciekawa historia, nawet doczekała się kiedyś z Bartem Lancasterem ekranizacji w roli głównej. Która o mały włos nie doprowadziła do zwolnienia go z tego, bo kara śmierci zamieniono na dożywotnie więzienie. Tutaj jest to wszystko opisane. Oprócz tego, szanowni państwo, polecamy oczywiście noce z dudą. Oprócz tego, książkę, którą możecie państwo w linku zobaczyć, bo jeszcze nie mamy wydrukowanej, ale od 9 września będziemy wysyłać. Tomek Janicki, dziennikarz Wieści 24, także tutaj pomagający nam. Na Kadale napisał książkę opisującą 5 lat, które spędził w Legii Cudzoziemskiej od Regionista, roku. Od... świetna książka. Zacząłem czytać, szanowską, Państwo. Od, 2000... od 2006 roku do 2011 roku. Maszeruj albo Gin, czym naprawdę jest Legia Cudzoziemska, jak się konfrontuje wyobrażenie chłopca o wojnie z rzeczywistością. Szanowni Państwo, na dole e, można na stronie hognot.pl kupić książkę Legionista. Polecamy Tomku. Ja tylko jedno. A oni Cię, Tomku, wydrwiwali, usiłowali zrobić z Ciebie człowieka, który się nie zna. Przeczytajcie Państwo. Warto, bo oni zawsze tak zaczynają. Te miernoty usiłują atakować ludzi, którzy rzeczywiście mają bagaż doświadczeń i znają tę robotę. Poczytajcie. Tomek Janicki zna tę robotę. Panie Jarosławie, panno Jaryco, po 17.30. Wie pan, no, wczoraj chyba znowu coś, bum i taki kamień na, łeb, na głowę, przepraszam, na głowę, ten łeb, cię ciężko trafić, bo to tam prawie nie ma. No i wie pan, okazuje się, koalicja się wcale nie pokłóciła. Koalicja siedzą merytorycznie, dyskutują, rozmawiają. Jesteśmy wobec państwa zawsze szczerze i mówimy prawdę. Tutaj działa. Prawo i będzie działało prawo redaktora z Zomera. Będą do ostatniego dnia i później to przedłużą. Nikt się nie pokłóci, między innymi dlatego, że chcą razem funkcjonować i zarabiać, i zarabiać mieć stanowiska, zarabiać pieniądze, działać, a, a że akurat robią inne rzeczy niż pis na szczęście, to bardzo dobrze. Także, panie Kaczyński, tak jak było u pana, tak samo jest tutaj. Nie pokłócili się, natomiast jedno powiedział marszałek Hołownia. Marszałek Hołownia wyszedł, i powiedział u redaktor Moniki Olejnik rzecz, która wie pan co, tak każdy umie. Pan zadłużył nas, że samo odsetki, które płacimy, to jest 100 miliardów złotych. Rozumie pan? Odsetki. 100 miliardów obciążył pan Polskę odsetkami. Nie jestem przekonany, bo być może Polska potrzebuje takiego wysiłku, ale czy ten wysiłek był potrzebny na to, co Pan zrobił, to nie. Polska teraz, my wszyscy będziemy musieli płacić na zbrojenia. No musimy to robić, zrozummy, no bo to jak nie będziemy płacili naszych żołnierzy, to będziemy mieli obcych, tak. Także to jest proste. No. Także panie Kaczyński, 100 miliardów pan nam tutaj narzucił taki kamień u szyi i musimy to udźwignąć, bo pan nigdy nie miał nic swojego, nie zarabiał. Zobaczyć pana ten skansen, który pan dostał od państwa, to pan tam nic nie potrafi zrobić. U siebie w domu pan nie potrafi zrobić, a pan naszym domem chciał rządzić. Idź pan, dostaniesz pan taki mały dom. Bardzo tam. Ja te małe domy najpierw jak dostawałem, to zawsze czyściłem, cieszyłem się jak miałem gwóźdź i wbiłem ścianę, miałem wieszak. Niech pan się tego nauczy. Najpierw od takiego małego domu pierwsze trzeba wyczyścić kibel, bo są straszne te kibel, naprawdę. A pan tam będzie codziennie w tym kibel. Do więzienia. K... I umył Do więzienia, panie Kaczyński. Po prostu do więzienia. A my mówimy do zobaczenia.